Witajcie moi drodzy, dziś zapraszam Was na przegląd najlepszych kosmetyków lipca. Co prawda mam małe opóźnienie ze względu na nasz wyjazd wakacyjny, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i z przyjemnością obejrzycie dzisiejszy filmik. Zacznę od produktu do pielęgnacji ciała i będzie to żel marki L'Occitane serii Verbena. Żel o takiej lekko niebieskiej, niebiesko-zielonej konsystencji, w którym zatopione są maleńkie bąbelki. Dlaczego żel? Dlatego, że jest to produkt idealny na lato. Idealny, ponieważ fantastycznie rozprowadza się na skórze, koi ją, chłodzi i dodatkowo odświeża. Jego zapach, no tak jak sama nazwa wskazuje, verbena, czyli mamy tutaj mocny, ostry, cytrynowy, limonkowy aromat, który dodatkowo pobudza nasze zmysły. Długo też utrzymuje się na skórze, więc macie dodatkowe doznania. Ale odrobinkę tego produktu rozprowadzamy na skórze i on daje taki efekt, jakbyście przesunęli kostką lodu po bardzo takiej rozpalonej skórze. Niesamowite. Jeszcze dodatkowo włóżcie sobie ten żel do lodówki i zobaczycie, jakie wtedy będą doznania. Fantastycznie koi skórę właśnie w upalne dni. Możecie go stosować rano, tak jak ja, po porannym prysznicu, lub też wieczorem, kiedy ta temperatura jest jeszcze taka dosyć wysoka. No co ja mam Wam tutaj powiedzieć? Doznania niesamowite. Zbawienie właśnie w upalne dni i mam nadzieję, że jeszcze w sierpniu takie dni się pojawią i będziecie mogli sobie wypróbować ten produkt. A co prawda powinnam Wam o nim opowiedzieć jeszcze w lipcu, przed tymi upałami, które pojawiły się w Polsce i które też miały miejsce we Włoszech, ale pamiętajcie o nim w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie na stałe dostępny w ofercie marki L'Occitane. To jest zbawienie, coś wspaniałego. Teraz przejdziemy do twarzy i pokażę Wam kosmetyk, który intensywnie stosowałam przez ostatnich kilka tygodni, a w sumie to nawet bym powiedziała przez ostatnie 2 lub 3 miesiące. To jest kosmetyk, który wprowadziłam do swojej porannej pielęgnacji i marka Sezderma. Myślę, że ona pierwszy raz tutaj pojawia się na moim kanale. Krem, który ma krem Fluid, który ma rozświetlać naszą skórę, ale co jest ważne, mamy w nim filtr 50 i liposomalny kwas azelainowy. Skład taki, można by było powiedzieć na tacy, naprawdę rewelacyjny. Konsystencja rzeczywiście takiego gęstego fluidu. Po rozprowadzeniu na skórze widzicie od razu efekt. Ona jest rozświetlona, bo mamy tutaj takie pigmenty rozświetlające, ale to nie są żadne drobinki. To nie jest coś takiego, jakbyście skórę obsypali brokatem. Absolutnie nie. Tutaj mamy efekt takiego naturalnego, świeżego rozświetlenia i to bardzo szybko widać na skórze. Produkt też ładnie się w tą skórę wchłania i chwilę po nim, w sumie nawet 5 minut po nałożeniu, możecie już wykonywać makijaż. Nie zapycha porów. Nada się do każdego typu skóry. Jak wiecie, ja mam cerę wrażliwą i tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek podrażnieniach, szczypaniu, pieczeniu, zaczerwienieniu. Dodatkowo mam też skórę mieszaną, więc zwracam uwagę na to, żeby ta poranna pielęgnacja nie była zbyt ciężka. I taki jest ten fluid. Także sprawdzi się na pewno przy cerze suchej, przy cerze normalnej, mieszanej. Może niekoniecznie przy cerze tłustej, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli macie cerę tłustą, to zwracacie uwagę, żeby te produkty były bardziej matujące, bo już pojawia się ta nadprodukcja sebum. Ale w pozostałych przypadkach to naprawdę jest coś wspaniałego. No i tak jak mówię, dodatkowo mamy tutaj ochronę, czyli ten filtr 50, wysoką ochronę, bardzo ważna sprawa i zastosowaną nanotechnologię. Nanotechnologię, którą ją w ogóle uwielbiam. Wy już też wiecie, że nanotechnologia stosowana jest w kosmetykach marki Yonel, naszej polskiej marki, a tutaj mamy Sezderma. Także polecam Wam ten kosmetyk, bardzo fajnie wpływa na skórę. Rzeczywiście ta skóra wygląda zdrowo, wygląda pięknie, jest rozświetlona, ale mamy tutaj też działanie przeciwzmarszczkowe, nawilżające. Coś ciekawego, coś nowego. Ja już co prawda zbliżam się tak naprawdę do końca tego kosmetyku, ale jeżeli jesteście po wakacjach lub też zmagacie się z przebarwieniami, jesteście już w tym wieku po 30 i szukacie w
fajnego rozwiązania w takiej codziennej pielęgnacji, która będzie Wam też dawać tą wysoką ochronę, to zapoznajcie się właśnie z tym oto fluidem. A jeśli jesteśmy już przy pielęgnacji twarzy i takim rozświetleniu, ale też zdrowej skórze, to pokażę Wam moje ostatnie odkrycie i jest to krem pod oczy marki Bandy. Krem z witaminą C i to jest nowa seria, która jakiś czas temu pojawiła się w sprzedaży. Tutaj mamy dosyć wysoką zawartość tej witaminy C i co jest bardzo fajne, w produktach marki Bandy, jeżeli chodzi o pielęgnację wokół oczu, to mają one pojemność 30 ml, czyli to nie są takie zwykłe, standardowe kremy, które mają 15 ml i bardzo szybko Wam się kończą. Tutaj mamy 30. Możemy ten produkt nakładać rano, ale możemy go też stosować wieczorem. I on ma działać właśnie rewitalizująco, rozświetlająco na okolice oczu, przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo, no i dostarcza nam tej witaminy C, która jest bardzo ważna w pielęgnacji, a ja uwielbiam ją stosować i myślę, że w najbliższym czasie sami przekonacie się o tym, że u mnie witamina C zajmuje bardzo wysoką pozycję, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację skóry. Krem ma taką delikatną konsystencję, przez co też bardzo ładnie rozprowadza się w okolice oczu, dosyć szybko wchłania i co jest też ciekawe, wypróbowałam, można na nim wykonać taki delikatny masaż wokół oczu, łagodny masaż, przez co też dodatkowo wprowadzamy ten krem tutaj w tę okolicę pod oczami. To jest kolejny kosmetyk, który Wam polecam, ale zapoznajcie się z całą serią właśnie tą C Active Care, bo tam znajdziecie nie tylko krem pod oczy, jak również serum, czy na przykład maskę, czy emulsję. I zdradzę Wam tutaj taki mały sekret, że kolejny kosmetyk, który pojawi się chyba w przeglądzie sierpniowym, to będzie właśnie serum z wysoką zawartością aktywną witaminą C. No dobrze, na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam dwa kosmetyki do makijażu. Pierwszy to będzie pomadka błyszczyk marki Estée Lauder, w którym zakochałam się od pierwszego użycia, a w sumie to przekonał mnie do niego Paweł. Pawła już zapewne doskonale znacie. To była taka niespodziewana miłość, ponieważ któregoś dnia w Arkadii Paweł pokazywał mi, dobierał mi pomadki do mojego nastroju i wybrał właśnie to oto fioletowo-różowe cudeńko. Ja na początku nie byłam do końca przekonana, czy na pewno taki kolor będzie mi pasował, ale kiedy już Paweł nałożył mi go na usta, to powiedziałam tak, to jest właśnie to. I zabrałam ze sobą tę pomadkę błyszczyk na wakacje, używałam praktycznie codziennie. Zresztą mogliście już ją widzieć w jednym z moich filmików. Co mnie w niej tak bardzo zachwyciło oprócz tego pięknego koloru? To konsystencja, ponieważ ja lubię takie dosyć gęste, lekko klejące konsystencje, bo wtedy mam wrażenie, że one dłużej utrzymują się na moich ustach i też dodatkowo je nawilżają. Druga sprawa to jest aplikator. Ten aplikator jest po prostu rewelacyjny. To jest taka, jakby to powiedzieć, taka jakby łopatka, gąbeczka z taką wyprofilowaną łopatką, przez co też świetnie nakłada się ten produkt na usta i już przy jednym pociągnięciu macie naprawdę bardzo ładny efekt. Kolejny plus, długo utrzymuje się na ustach i z tego co się nie mylę, to te pomadki są dostępne chyba w 4 wersjach, dających właśnie taki błysk na ustach, dających mat, matowe wykończenie, takie neutralne i takie bardzo świetliste, jak to się mówi, takie metaliczne wykończenie. No ja zakochałam się w tej pomadce, która ma numer 400, ale jeszcze w jednej, która daje takie lekko matowe wykończenie, ona jest czerwono-różowa, natomiast w lipcu i w okresie wakacyjnym najczęściej sięgałam właśnie po ten błyszczyk, po tę pomadkę. A ostatni kosmetyk, który zachowałam na koniec, to jest perełka. To jest coś takiego, co jak zobaczycie, to powiecie wow. Marka Smashbox przysłała mi limitowane kosmetyki z kolekcji Smashbox dla Vlady. Jakoś chyba tak nazywa się ta kolekcja. W każdym razie w niej można było znaleźć, w tych kosmetykach można było znaleźć pomadkę, paletę do oczu, rozświetlacz i takie rozjaśniające, rozświetlające drobinki
płynie. Jak myślicie, co najbardziej przypadło mi do gustu? 5 minut na zastanowienie, albo 1 sekunda na zastanowienie. Dobra, rozświetlacz. Patrzcie na to. Czyż to opakowanie nie jest boskie? Ono jest po prostu tak obłędne, że ja tylko patrząc na nie stwierdziłam, że no, to jest miłość. Miłość od pierwszego wejrzenia. Różowe złoto tutaj z wytłoczoną różą, a w środku mamy praktycznie to samo. Rozświetlacz w kolorze takim tutaj wygląda na pomarańczowe, różowe złoto, ale na skórze daje taki efekt tego różowego złota z odrobiną fioletu. No i też mamy wytłoczoną różę. To jest taki rozświetlacz, który ma konsystencję lekko mokro. To nie jest suchy rozświetlacz, który przy maźnięciu pędzlem będzie Wam się tutaj puszył. Nie, nie, nie. To jest coś takiego, co możecie nakładać przy pomocy Waszych paluszków lub też właśnie przy pomocy pędzla i daje efekt wow, przepiękny. Zabrałam ten rozświetlacz ze sobą na wakacje i co prawda zrezygnowałam prawie ze wszystkich kosmetyków do makijażu, ale tego rozświetlacza nie mogłam sobie odpuścić. I nakładałam go tutaj na kości policzkowe, nakładałam na usta, nakładałam na obojczyki, na dekolt. Dawał za każdym razem efekt wow. No i w mojej rodzinie Włoszki pytały, co ty masz takiego na skórze, że to tak pięknie błyszczy. Jeszcze dodatkowo przy opaleniźnie podkreślał cały ten efekt. No jestem zaskoczona, jestem pod ogromnym wrażeniem i naprawdę uwielbiam i aż szkoda, słuchajcie, mi go zużywać, bo tak jak mówię, to jest limitowana edycja. Ale przy okazji chciałam się Was zapytać, ponieważ zrobiłam taką ankietę na moim Instagramie, w momencie kiedy otrzymałam te kosmetyki od marki Smashbox, zapytałam Was wtedy, czy chcielibyście zobaczyć makijaż przy użyciu tych oto kosmetyków. Ten makijaż oczywiście wykonałabym tutaj dla Was na kanale YouTube. I tutaj też pytam Was, czy Wy też chcecie taki makijaż zobaczyć. Oczywiście będzie to wersja nieco mocniejsza, bardziej wieczorowa, bo wykorzystam paletkę do oczu. Od razu zaznaczam, ja nie jestem profesjonalistką, jeżeli chodzi o makijaż, ale myślę, że taki letni wieczorowy makijaż mogłabym Wam przedstawić właśnie przy użyciu tych kosmetyków. Także dajcie znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie i czy macie ochotę, żebym zrobiła dla Was właśnie taki makijaż. No dobrze kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców ostatniego miesiąca, czyli przegląd najlepszych kosmetyków lipca. Jestem bardzo ciekawa, czy coś Was zainteresowało, któryś z tych kosmetyków. Czy już je znacie? Czy już może kupiłyście, albo co takiego nowego pojawiło się w Waszych kosmetyczkach, w Waszej pielęgnacji, w makijażu, jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, czyli o lipiec. Dajcie koniecznie znać. Przypominam, że wszystkie ważne linki znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa! No tak, czy ja przypadkiem nie mówię za szybko? No kto mi tam znowu wierci? Co ja mam takiego pecha do nagrywania tych filmów? Ludzie! Aplikator w kształcie łopatki. Może zamaznę tutaj. Może pomaluję jeszcze przed filmem? Dobra, nie kombinuj.